Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na konferencję prasową, aby Państwa poinformować, że jesteśmy gotowi i kompletni do przypilnowania najbliższych wyborów parlamentarnych. Ponad 2000 osób będzie nas reprezentować we wszystkich komisjach wyborczych. Będą to zarówno członkowie komisji wyborczej, jak i mężowie zaufania. Mamy swój wewnętrzny system, który pozwoli raportować tym osobom wyniki bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że będziemy te wyniki znali szybciej, aniżeli Państwowa Komisja Wyborcza. Doświadczenia po ostatnich wyborach prezydenckich i informacjach, w których to pojawiały się argumenty, że w niektórych komisjach wyborczych była 100% frekwencja na jednego z kandydatów, pozwala nam przypuszczać, a te przypuszczenie wręcz graniczy z pewnością, że wybory prezydenckie nie były uczciwe. Dlatego powołaliśmy zespół ludzi w całej Polsce i obywatelska kontrola wyborów dotyczy wszystkich komisji wyborczych w całej Polsce. Jest to akcja ogólnopolska. Pozwoli na to, aby przypilnować te wybory, aby nie było manipulacji, aby nie było nadużyć, aby wynik tych wyborów był rzetelny po zakończeniu głosowania. Mamy armię kontrolerów, którzy będą czuwać nad tym przebiegiem wyborów, ale ja mam apel do mieszkańców Opola, województwa polskiego, ale także całej Polski, aby sprawdzili się, gdzie są przypisani w Centralnym Rejestrze Wyborców, do jakiej komisji wyborczej. Ponieważ powstał Centralny Rejestr Wyborczy i osoby, które w poprzednich wyborach na przykład były na wakacjach lub na wyjeździe i dopisywały się do innego lokalu wyborczego, na przykład nad morzem czy w górach, to dalej w tych lokalach widnieją. Polecam Państwu ściągnąć aplikację mObywatel i w niej prosty sposób sprawdzić, do jakiego lokalu wyborczego są Państwo przypisani, bo jeszcze do jutra, do końca dnia mogą Państwo zmienić lokal wyborczy, w którym Państwo głosować. Albo pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w każdym miejscu na terenie Polski. Jeszcze tylko jutro do końca dnia mają Państwo taką możliwość, więc zachęcam wszystkich, aby sprawdzić czy to przez portal mObywatel, czy przez aplikację mObywatel, do jakiego lokalu wyborczego jesteście przypisani, ale także osoby, które planują wycieczkę weekendową, gdzieś wyjazd, żeby mieć ten święty spokój, pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym miejscu w kraju, żeby mieć ten luz i spokój, że będą mogli oddać głos w dowolnym miejscu, gdzie się znajdą.